No i tak wyglądają kociaczki. Która to doba ich życia? No dziś mają 1,5 tygodnia. No mają równo tydzień we wtorek, środa, czwartek, piątek i 3 dni. No tak, to takie 1,5 tygodnia niecałe. Także są jeszcze bardzo malutkie, ale jakie wielkie, jakie silne kotki. O, jakie mają długie nogi. Proszę, jak tutaj jaki wędrownik staje na nóżkach. Kto ty jesteś, grubowąs? Niuniuś? Nie wiem, kto ty jesteś. A pokaż oczka, pokaż. Oczka, o, oczko, oczko, oczka. I proszę, były oczka, otwarte oczka. Siomiuś, oczka, kto ty jesteś? Jeszcze raz pokaż ten dziób. Ciotki może będą wiedzieć. Ty jesteś Iwo chyba. Oczka otwarte, zobaczyliśmy. Cudownie, tutaj ta kubka niestety nie wiadomo jakie ma oczka, bo śpią. Ale tu jakiś zawodnik, to jest ten co ma takie piękne podwiązki na spodenkach. I ma otwarte oczko. Jak, zobacz jakie brudne prześcieradła, ja się boję wam wymienić, żeby was mama nie przenosiła znowu. Dziś kochanie. Ty jesteś Iwo, czy ty jesteś... zapomniałam, Omar. Bo to mi się niestety cały czas jeszcze plącze i jakiś czas będzie, bo ja tak mam, że nie przywiązuję do tego wagi. Wiesz, kochanie? Cześć, kochanie, dasz dzióbka? Patrz, jakie oczka, oczka się świecą. No cudo, kochane. O, jakie kochane cudo. Tutaj jest rodzeństwo. Czekaj, jak ty chodzisz, to ciebie zważymy. Już do ciebie pójdę, kochana. Zoreczko, bo ty patrzysz na mnie jak na głupią, nie? I patrzysz i chciałabyś to z ciotką, a ciotka... Wiesz, a ciotka tutaj tylko do dzieciaczków. Zaraz będę się tobą zajmować. No dawać jednego przedstawiciela. Ciebie. Na ciebie padło. Uwaga. Wow, 274. Jakie duże kociśko, jakie oczy otwarte, jaki jestem piękny. O, jakie tam są fajne sceny. Czekaj, kochanie. Patrz, jakie tam się fajne sceny. Ojej, już mama przyszła, trzeba robić straszny raban. Nie jadłyśmy od 1,5 godziny. Oj, oj, oj. No takie rozkoszniaki, taka cudna rodzinka. Już to cycucha. Ciekawa jestem, czy się trochę godzicie przy tym cycuchu, czy dalej bitwy. Mamuśka przyszła, mamuśka troszkę myje. Takie miejsce sobie wybrała tutaj w tej szafie. No i cóż. Dobrze, że chociaż mają kawałek tego prześcieradła. Proszę, jak ona się nimi pięknie zajmuje. Ale Zorcia wygląda po prostu wystawowo. Przepięknie, bialutka, oczka piękne, czyściutkie, nosek czyściutki. Także... Jestem dumna, że jest tak pięknie wyprowadzona. Codziennie dostaje środki na odpornienie, lekarstwa. Pięknie się zajmuje dzieciątkami. A taka była biedna strasznie, jak tu przyjechała. Taka była biedulka. Cudna jesteś, cudna. Mordko śliczna. Muszę wkuwać te wasze imiona. Tu muszę sobie ściągę zrobić na ścianę. To wstyd, żebym nie wiedziała. Taki powitalny filmiczek. Na razie. Pa, pa.